Dzień dobry, ZUS jest z nami. W dobrej się wydajesz formie. Tak, jestem w dobrej formie generalnie, no i fizycznej, i psychicznej. Troszkę konferencja była ostra, ale ja po tym, co wysłuchiwałam przez te ostatnie dwa całe miesiące, czy ile to już trwa od ostatniej konferencji, no po prostu już nie jestem w stanie reagować mniej adekwatnie do sytuacji, że spokojniej. No po prostu trzeba było to wypunktować, może trochę rzeczywiście było za dużo gadania, może tak było bardzo chaotycznie, ale generalnie. No właśnie, co więcej mogę powiedzieć? No. To pomoże w walce? Szkoda już naprawdę. Niech przemówią pięści. Tak, niech przemówią pięści. Szkoda ryja szczępić. No właśnie taka jestem wyrzutasz. Nie, tak, no bo co powiesz, to i tak zostanie odbite i zostanie przegadane i zostanie zakłamane. A idź pan. To dobry krok, walczyć dla fame. W takim wypadku może ten stres, to wszystko nie jest potrzebne. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Bardzo dobrze, ja sprawdzę się. Ja myślę, że się w tej walce naprawdę bardzo... Zresztą w poprzedniej też się sprawdziłam. Gdyby mnie może tak nie poniosło, to i walka wyglądałaby inaczej. Natomiast to nie zmienia faktu, że Marta była świetnie przygotowana, no i miała bardzo duże doświadczenie, więc no raczej to te szanse były, ale walczyłyśmy jak równy z równym, więc myślę, że nie ma się do czego przypieprzyć. Właśnie ja po prostu nie mogę się dać sprowokować, więc to jest dla mnie kolejna nauczka, żeby się w to nie wdawać. Ale wiesz, jak słyszysz różne rzeczy, z różnej strony, doznajesz dysonansu poznawczego, tutaj jest zapowiadany wielki sportowiec, co on ci nie zrobi, no trzeba polecisz. A potem wychodzi trailer, jeden, drugi, widzisz to, no to tak się zastanawiasz, albo to jest podpucha, albo dziewczyna jest już tak butna i tak nierozważna, albo kto jej to doradził, że ciężko po prostu się, jak dla mnie, ciężko po prostu się zdystansować tak totalnie na 100% do tego, może jakby była trzecia konferencja, to po prostu bym nic nie odpowiadała. Taka taktyka. Te emocje w walce mijają przy kolejnych walkach. Kwestia doświadczenia. Myślisz, że już teraz będzie lepiej? Wiesz co, zastanawiam się, no bo... Kurczę, no jak ktoś tak zapowiada, że jest wielkim sportowcem, to jest jednak stres i ta presja na tobie, że... No a co jak się okaże, że rzeczywiście będzie. Z drugiej strony... szkoda szczępić ryja. Naprawdę, nie wiem już co powiedzieć. Powiem ci, tak to rzeczywiście, to nie ma w ogóle, nie ma chyba co gadać. A tamta ostatnia walka, jak ją właśnie wspominasz? Dobrze, to było fantastyczne przeżycie. Ja uwielbiam Fame MMA, ja uwielbiam tu być. Jak ja na przykład słyszałam ją na pierwszej konferencji, ona mówi o tym, że ona się tu nudzi, zróbcie coś, zabawiajcie mnie. I ona się wpycha do cudzego domu z butami, znikąd tak naprawdę. I gada takie rzeczy, obrażając wszystkich, całą federację. No to serce boli, kiedy ty pałasz miłością wręcz do tej organizacji, do tych ludzi tworzących ją. A te aspekty jak zdrowie na przykład? Jak się czułaś po tej walce? Mocno byłaś rozbita? Dobrze. Ja tylko tydzień się kurowałam tak naprawdę i nie było mi nic poza tymi siniakami i poza tym nosem, którego lała się krew, on się zatamował, nie wiem, chwilę tam tak naprawdę to się działo. Po samej walce wzięłam, nie chciałam powiedzieć ochrona, nie? No to tak z autopsji zawsze się kończyło w klubach. Wzięli mnie ratownicy i sprawdzali, czy ten nos nie jest złamany. Powiedzieli, że trzyma się prosto, wszystko jest okej. Okay. Po prostu naczynka poszły, dlatego on tak krwawił, ale jakby był złamany, to z racji tego, że jest prosto, to i tak nic z nim nie zrobią, bo nosa nie wsadza się w gips, więc generalnie wszystko było okej. Okay. Ja nie miałam złości do Marty. Wiadomo, że byłam taka, no bo każdy idzie po to, żeby wygrać, zła na siebie, ale z drugiej strony, no z tak doświadczonym przeciwnikiem, rzeczywiście, który wkłada tyle serca, tyle czasu i tak, no nie mogło być innego wyniku, szczególnie przy pierwszej walce. Może teraz na rewanżu byłoby zupełnie inaczej, ale musiałabym bardzo dużo nadgonić ją, na pewno, jeśli chodzi o treningi. A to wyjście do walki, o którym każdy mówi, jak je podsumujesz? To było dobre, wiesz, to zrobiło show, robotę. Oczywiście, że zrobiło robotę. Tak, i to byłam ja 100%. Właśnie wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, co tam we mnie tkwi pod tą czupryną. No i dlatego, tak jak mówiłam kiedyś na pierwszych konferencjach, a propos tych kilku twarzy, no to ja, to jest test, ja się tutaj sprawdzam. Ja, wiesz, na co dzień też jestem miła, fajna, spokojna, ale jak ja już się odpalę, to po prostu nie można mnie zatrzymać i to próbuję kontrolować, nad tym próbuję pracować, ale czasami widzisz, no uczymy się całe życie, czasami to wyjdzie, czasami nie wyjdzie, wychodzi tak jak dzisiaj albo nie wychodzi, no wychodzi jak wychodzi, cytując klasykę Araba, nie? Rozwijasz się sportowo dalej? Mocno? Tak właśnie.
właśnie to, jest, to są takie bardzo mocne słowa, to mocno, bardzo. No ja ćwiczę na miarę swoich możliwości. Ja bym nigdy się nie odważyła powiedzieć, że na przykład takiemu zawodnikowi jak Way of Blond połamie nogi i że trener boi się mnie wpuszczać na salę, na treningi z nią. Boi się, no bo to wstyd przed taką poważną dziewczyną i przed takim poważnym zawodnikiem. Tak, bo dziewczyny razem trenują w jednym klubie. Trochę to... Myślałem, że wiesz, koledzy z klubu się wspierają, czy też koleżanki. No właśnie, i ona mówi tutaj o życzliwości, tak a propos tej Dobra, no nie przegadasz, no szkoda, ja szczępi. Ciekawe, ile razy jeszcze dzisiaj to powiem. Nie wiem, jeszcze jakieś pytanko. Wiesz co, tak naprawdę ode mnie to wszystko, bo czekam na ten pojedynek. Myślę, że będzie wesoło. No i też rozwijaj się dalej, bo podejrzewam, że jeszcze tutaj namieszasz. No tak, mogę tu namieszać, jasne. No nie wiem, no staram się po prostu robić to jak najlepiej. Ja bardzo w siebie wierzę na tej walce, wierzę w to, co zrobiłam z trenerem, wierzę w to, jakie... Wierzę w siebie. Wy też we mnie wierzcie, wiem, że wierzycie i bardzo nie chcę was zawieść. No, jaki by wynik nie był, powiem, że będę walczyć do końca, nie? No, Dagmara natomiast mówiła ostatnio na swoim story, z tego co pamiętam, no i tak cały czas jest temat Dagmary, ale wiadomo, to moja przeciwniczka i teraz jest na jaki temat się powypowiadać. Mówiła, że ona chce to skończyć w pierwszej rundzie i nie odda tego decyzji sędziów. Decyzji sędziów, dobrze powiedziałam? Tak, nie odda tego decyzji sędziów. No to kurwa, nie wiem czego ja, przepraszam. Spokojnie, to YouTube, a my jesteśmy. Dobra, kurwa, nie wiem, czego się mogę spodziewać, no jakiegoś ataku Kung Fu Pandy, będzie, no wiesz, no będzie trzeba się bronić rękoma i nogami, nie, no po prostu, no wiesz, jak okaże się, że to rzeczywiście jest jakiś niesamowity sportowiec, no to wtedy będą pokłony, ale póki co, no to szkoda mi siebie, wiesz, szkoda mi siebie po prostu w tej sytuacji, tu nie chodzi o to, że tam zostanę zginięty, rozumiesz, ten kto ma zrozumieć, ten zrozumie, szkoda mi siebie. Czekamy na sobotę. Tak, czekamy. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Nic, no, fajnie było, dziękuję. Miło cię było zobaczyć, dzięki wielkie. Dziękuję. Hej. Dziękuję.